Siema, witam Was serdecznie w odcinku tak naprawdę podsumowującym to, co działo się na przestrzeni ostatnich 2 tygodni. Nie mam w ogóle czasu, a tak naprawdę nie miałem. W najbliższym czasie również nie przewiduję większej ilości wolnego czasu. Tak więc taki odcinek jak teraz może wiecie, natomiast po prostu porozmawiamy sobie. Zapraszam na Twittera, tam znajduję czas, żeby coś rzucić, przypomnieć i tym podobne. Dobra, motyw przewodni tego tygodnia tak naprawdę od piątku do kolejnego piątku, czyli karty młodych talentów. To, co widzicie na ekranie, są to karty zawodników, którzy dostali wyróżnienie jako, że są młodymi talentami. Dla mnie abstrakcja zepsuje trochę tego trybu. Niemniej jednak, jeśli chodzi o samą rozrywkę, kilka kart doszło fajnych, zmienia to monotoniczność w składach, jest tak naprawdę więcej opcji, tak więc zaczynajmy omówienie. Większość z Was już pewnie się zapoznała, niemniej jednak polecam Wam, jeśli zastanawiacie się nad tymi kartami, je traficie sprzedać na razie również jak najszybciej, ponieważ koło czwartku powinny być najtańsze, ale patrzeć na takie na przykład jak tutaj u Sancho kruczki, czyli jego opanowanie ocenione na 69. Niektóre te karty są świetne, natomiast jedna ważna statystyka w grze, tak jak opanowanie czy coś w tym stylu, potrafi zepsuć tą kartę, jeśli chodzi o jej ostateczną grywalność. Co ja mogę polecić? Zdecydowanie Edera Militiao, którym gram. Super obrońca, naprawdę wyśmienite statystyki, przekot. Hakimiego również daje radę. Podobno ten z Arsenalu, Guendo Guzzi, czy jak mu tam, również fajna karta, jeśli chodzi o nią. Możemy sobie nawet zerknąć w sumie tak przez moment na nią, ten odcinek chwilkę potrwa. Natomiast no po prostu ten odcinek musi chwilę być. Bardzo fajna karta, zobaczcie jego longshoty i podania, to jest coś głównie w nim wartościowego. W mojej opinii, kiedy da mu się na przykład styl Shadow, no jest to naprawdę kocur jakich mało. No to dobra, to teraz przejdźmy do kolejnej rzeczy, czyli kiedy kupić. Tak jak mówię, w czwartek po nagrodach powinny te karty być najtańsze, to jest moja opinia. Druga sprawa, obecne Team of the Week w tym momencie jest dość tanio, jest poniedziałek, jest tanio. Natomiast czy skupiłbym się tutaj na kimś, jeśli chodzi o inwestycje? Nie, zdecydowanie nie. Dlaczego? Te karty są oczywiście bardzo fajne niektóre i one mogą podbić, ale żeby podbiły, musi być spełnione szereg zależnych po prostu wymagań, które niekiedy trudno osiągnąć. To co widzicie tutaj, czyli ikony. Ikony nie podbijają już tak cen tych kart, ponieważ są cały czas, karty jeśli chodzi o wysoki overall, czyli formy, kształtują się w tej samej cenie. Takie karty jak Frankie de Jong czy Gomez, takie właśnie SBC chwilowe, czasowe mogą podbić ich cenę. Marco Reus również mógł podbić, natomiast to wszystko jest zależne w 100% od tego, jakie wyjdzie SBC, jak to będzie wyglądać, więc ja na tym się skupiał. Doszły dwa SBC ligowe, czyli Premier League i Liga Holenderska. W Premier League jest dużo ciekawych paczek, polecam Wam zrobić, zapraszam na Twittera, tam również piszę, jakie paczki robiłem. Trafiłem Militiao, trafiłem Kante, trafiłem jeszcze jedną dobrą kartę. Baresi, typowo ikona do przepalenia dla paczek. Paczki również nie są jakieś wyśmienite, natomiast jeśli chcecie przepalać ikonę i kupić, zróbcie Baresiego. Crespo, słuchajcie, mój Ibrahimowicz jest dla mnie lepszy. Rijkaard również według mnie nie ma sensu, na przykład tak jak mam Roya Keane'a, przepalać i dopłacać do Rijkaarda, więc ja tego nie polecam. Jeśli chodzi o mnie, to wykonuję te wszystkie SBC, nie leci na razie z tych po prostu eventowych nic dobrego. Pod nie nie da się przygotować w sensie takim, jak była mowa, czyli hiperlinki, ja z nich jestem kompletnie wypukany, wyszło SBC o Premier League, więc to wszystko im poszło. Jeśli teraz hiperlinki chcecie, Liga Hiszpańska, zapamiętajcie, Liga Hiszpańska najważniejsza. Co jeszcze pogadamy? Możecie zadać jakieś pytania pod odcinkiem, zapraszam, tak jak mówiłem, na Twittera. Z tych kart coś dobrego, to w mojej opinii bardzo dobrym jest Grimaldo, natomiast połączyć go no ciężej, chociaż oczywiście da się. No i oczywiście ten oto zawodnik Militiao i ten Guendouzi, co już Wam pokazywałem, no kurczę, raz jeszcze na niego zerkniemy, jego statystyki są kosmos, wszędzie 80 ponad, natomiast z cieniem wskakuje mu na 89 na CDM i te strzały z daleka, no powiem Wam, że w 100% się nim zainteresuje. Sylwetka w miarę dobra, bardzo dobre będą pewnie komentarze, no cóż, lepsze od Pogby według mnie. Lepsze od Pogby, chyba że ktoś z Was robi po prostu dużo skilluje i potrzebuje wysokiego zawodnika, natomiast lepsze od Pogby w mojej opinii jest zdecydowanie
No i tyle. Dobra, zależy też do jakiej formacji, do jakiego zadania. Dzięki za oglądanie. Widzimy się na Twitterze. Kolejne odcinki również nadejdą, natomiast nie wiem jak szybko. Pozdrawiam Was. Siema.